Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. 6 stycznia, w ten środowy poranek, w uroczystość Objawienia Pańskiego. Posłuchajmy dzisiaj słów z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Bardzo mi się podoba u mędrców, o których czytamy w dzisiejszej Ewangelii, ich zaufanie. Myślę, że nie byli ludźmi naiwnymi i mieli świadomość tego, że władcy są sprytni. Ale gdy Herod powiedział: wracając z Betlejem, powiedzcie mi, gdzie mogę znaleźć nowonarodzone dziecię, to w tym momencie nie mieli żadnych podejrzeń. Dopiero potem anioł pański objawił im, że mają wrócić inną drogą. I w tym momencie dla mędrców stało się jasne, że Herod jest przebiegły i nie warto z nim wchodzić w żaden układ. Z dzisiejszej Ewangelii płynie następująca nauka. Nie patrzmy ludziom wciąż na ręce. Nie bądźmy nieufni, nawet jeżeli już wiele razy się rozczarowaliśmy. Raczej starajmy się zakładać, że w człowieku jest dobro. Próbujmy wychodzić z mądrą ufnością do innych. Nie bójmy się. Jeżeli zachowamy otwartość, to na pewno Pan Bóg nas ostrzeże przed czyjąś przebiegłością. Zachowajmy pewną rezerwę, pewną ostrożność i czujność, ale niech to nie przerodzi się w brak zaufania. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.